No dobra, chyba możemy zaczynać. Już jest 15 po. No to hej, witam na kolejnych ćwiczeniach zdalnych z języków automatów i obliczeń. Gratuluję przeżycia do kwietnia. No i co teraz się dzieje? Przechodzimy do zupełnie nowego tematu, mianowicie gramatyk bezkontekstowych. Czyli już zostawiamy już za sobą temat wyrażeń regularnych języków regularnych. Gdybyście cały czas mieli jakieś pytania o jakiekolwiek zadania, które się pojawiły i których nie zdążyliśmy zrobić, no to oczywiście proszę do mnie pisać na Slacku, przez maila, przez Facebooka, w jakikolwiek sposób, jak tylko chcecie. No i myślę, że w niedalekiej przyszłości też warto się spodziewać zadania domowego z języków regularnych. Nie jestem dokładnie pewny kiedy, ale no proszę się spodziewać niedługo. Dobra. I to chyba tyle. To możemy chyba zacząć rozmawiać o językach bezkontekstowych. Super. No to ten. Będziemy korzystać z wiedzy, z wykładu, który odbył się nieco ponad tydzień temu, więc było sporo czasu, żeby przyswoić sobie cokolwiek tam się działo, ale zakładam, że część z Was wiemy. Więc spróbujemy zrobić bardzo szybkie wprowadzenie, znaczy takie w 10 minut, ale być może nie wszystko, nie powiemy o wszystkim, co powinniśmy powiedzieć. Wiele informacji jest na kartce, pewnie też nie wszystkie, ale no bardzo szybko przejdziemy przez to. Ok, no to chcemy powiedzieć o gramatykach bezkontekstowych. No bo zauważyliśmy, że języki regularne, znaczy w pewien sposób języki regularne są jednak dość mocno ograniczone. Bardzo łatwo się je opisuje na wiele różnych sposobów, a niestety są dość mocno ograniczone. Na przykład, jak doskonale wiemy, język A do NT, B do NT dla wszystkich naturalnych N-ów, udowodniliśmy sobie pewnie co najmniej kilka razy, że on nie jest regularny. Więc fajnie byłoby mieć jakieś takie uogólnienie języków regularnych, które na przykład taki język przejmuje. No i języki bezkontekstowe są jednym bardzo dobrym sposobem na uogólnienie języków regularnych. No i języki regularne można opisać na kilka sposobów. Jednym z nich są gramatyki bezkontekstowe. Przepraszam, języki bezkontekstowe da się opisać na kilka sposobów. Jednym z nich są gramatyki bezkontekstowe. No i gramatyki bezkontekstowe opisuje się przez reguły wyprowadzenia. No czasami już takie się pojawiają na jakichś różnych zadaniach programistycznych. Nie wiem, czy na pierwszym roku takie mieliście. Czasami na przykład PO lubi takie mieć. Wiem, że WPI lubi takie mieć. No ale dobra, czym są gramatyki bezkontekstowe? Okej, dobra. W gramatykach bezkontekstowych mamy sobie takie jakby, zaczynamy sobie z jakiegoś symbolu, okej? Powiedzmy, ten symbol to będzie S. No i nazwijmy go na przykład symbolem początkowym, czy tam startowym. I mamy sobie bardzo dużo reguł, które pozwalają wziąć jakiś pojedynczy taki symbol. Może być jeszcze, dobra. Mamy taki symbol startowy i mamy dużo reguł, które pozwalają ten symbol startowy przekształcić. Na przykład weźmy ten przykład gramatyki, który mamy tam napisany w PDF-ie. Ten przykład to jest S. Albo mogę zamienić na słowo puste, albo mogę zamienić na literkę A, która już będzie takim nieterminalem tak zwanym, z powrotem S oraz literką B. To są terminale. I to jest nieterminal. Nieterminali może być oczywiście więcej. Na przykład możemy jaki słownik to opisuje? Jaki język to opisuje? No zauważmy, że możemy sobie, zaczynamy ze symbolu startowego i w każdym kroku to, co możemy zrobić, to na lewo i na prawo tego symbolu startowego dołożyć jedną literkę A i jedną literkę B. A więc, jeżeli zrobimy to powiedzmy trzy razy, no to na lewo od S będą trzy literki A, na lewo od S będą trzy literki B
i na końcu możemy usunąć esa. I jeżeli usuniemy, jeżeli dostaniemy jakieś słowo, w którym nie ma już żadnych nieterminali, czyli tak jak na przykład jak widzimy tam wyprowadzenie w PDF-ie, zaczynamy w esie, idziemy a, s, b, potem mamy a, s, b, b, potem a, s, b, b, b i potem możemy usunąć sobie esa. Jak stworzymy sobie słowo, które ma same nieterminale, przepraszam, same terminale, no to to słowo wygenerowane zostało przez gramatykę bezkontekstową. O dokładnie to słowo. No i nie trudno zauważyć, że język A do N tej B do N tej jest dokładnie tym językiem, który jest generowany przez tę gramatykę. No bo to jest dokładnie ten język, w którym najpierw jest ileś A, a potem jest ileś B. Oczywiście nie terminali może być więcej. Na przykład mogę sobie stworzyć, bardzo łatwo zmodyfikować gramatykę, żeby stworzyć język, który dajmy na to, no dobra, spróbujmy sobie zrobić coś takiego. Okej, weźmy taką gramatykę, która zaczyna się SN, no i S może się przekształcić albo na jakieś A, inny nieterminal T, małe B, i nieterminal T może się przekształcić albo na A, T, B, albo na słowo puste. Ta pałka, którą tutaj napisaliśmy, jest inną wersją oznaczenia, znaczy inną wersją zapisu tego, co tutaj widzimy. Mianowicie ta pałka mówi, że no możemy przekształcić się albo na to, albo na to. Czyli w praktyce rozpisujemy dwie różne reguły, ale to jest taki skrócony zapis. No i nie trudno zauważyć, że jeżeli rozważymy język zaczynający się z nieterminalu S, no to musimy wyprodukować słowo, które zawiera co najmniej jedną literkę A, co najmniej jedną literkę B i tyle samo literek A i B. Mam nadzieję, że to się zgadza. Ja mam pytanie. Mhm. Czy nieterminal może mieć na przykład formę BS, że jakieś, że to musi być jakieś, że musi być B jako przedrok, czy coś w tym stylu? Nie rozumiem. W sensie, okej, okay, po lewej stronie tego wyprowadzenia musi być dokładnie jeden nieterminal zawsze. Po lewej stronie tak, ale może na przykład po lewej stronie być AS. Nie, że... po prostu zawsze musi być dokładnie jeden nieterminal i tylko on. Tylko on, okej. Okay. Mhm. W sensie, potem są uogólnienia tego, jak to może wyglądać. Są na przykład jakieś gramatyki monotoniczne, gramatyki kontekstowe, ale one już są wiele mocniejszymi uogólnieniami tego, czym będziemy się zajmować przez najbliższych kilka zajęć. No, na razie każemy, żeby tutaj był zawsze tylko jeden znak i musi być nieterminal po lewej stronie. No i super. No to widać, że ten język, który napisaliśmy w prawym dolnym rogu, generuje wszystkie a do n tej, b do n tej, w których n musi wystąpić dodatnią liczbę razy. Ok. Jest jeszcze inny sposób zapisywania, jak rozwijać jak słowo powstaje, bo to tutaj napisaliśmy z prawej strony i teraz oznaczam niebieskim kolorem, to jest wyprowadzenie takie liniowe, a jeszcze da się zapisać całe wyprowadzenie w postaci drzewa wyprowadzenia. Czyli jeżeli przypomnimy sobie nasz język S, który zamieni się na słowo puste albo zamieni się na A, potem literkę duże S i małe B, no to drzewo wyprowadzenia wygląda tak. W korzeniu mamy symbol startowy, w naszym przypadku S. No i jeżeli chcemy wyprodukować słowo złożone z trzech literek A i trzech literek B, no to najpierw do S aplikujemy drugą regułę, która S zamienia mi kolejne na A, duże S i małe B. I potem tę regułę można zaaplikować jeszcze co najmniej, jeszcze można dwukrotnie na przykład. No i powstaje nam A, duże S, B i mamy A, duże S, B. No i jeszcze S można zmienić sobie na epsilon. No i to jest drzewo wyprowadzenia, które tutaj nam powstało. W liściach są albo epsilony, albo terminale. Epsilon to jest po prostu nic nie ma. I teraz jak odczytać słowo z takiego drzewa? No przechodzimy je po prostu takim DFS-em od lewej do prawej. Czyli zaczynamy sobie w esie, idziemy do A, potem sobie wracamy, o, zeszliśmy z powrotem do A i tak dalej. No i widzimy, że jak takim DFS-em zejdziemy, który najpierw chodzi do tych liści najbardziej na lewo, no to uzyskamy słowo AAA, epsilon, który się nie liczy, BBB. No mogłoby to... być tak, że epsilon byłby zamiast któregoś B? W tym akurat, w tej gramatyce akurat nie.
No okay. Bo mamy tylko dwa sposoby na rozwijanie takiego S-a. Takiego S-a możemy albo rozwinąć dorzucając jedno dziecko epsilon, co tutaj widzimy, albo dorzucając troje dzieci, kolejno małe A, duże S i małe B. Okej. Okay. Czyli jakbyśmy chcieli zamiast B mieć epsilon, to jakieś tam zamiast B musiałoby być to albo epsilon, tak? Tak, na przykład. W tym zapisie. Dobra. No dobrze. No i jak mamy sobie drzewo wyprowadzenia, no to słowo, które tutaj sobie przeczytamy, to AAA epsilon BBB, to się nazywa plon drzewa. Czyli mamy drzewo wyprowadzenia, no i te wszystkie liście czytane od lewej do prawej tworzą plon, czyli w tym przypadku AAA, BBB. No i super. Okej. Okay. No i są jakieś proste przykłady. Okej. Okay. No to już bardzo szybko wypisaliśmy, jak zrobić język A do N tej, B do N tej dla N naturalnych. No i jest jeszcze jakieś dużo innych przykładów, na przykład język palindromów nad, powiedzmy, językiem nad alfabetem 01. Palindromy nad 01. No to jest tak, zaczynamy z symbolu startowego. Symbol startowy to będzie akurat S. I teraz co się dzieje? No jeżeli S, powiedzmy, że puste słowo też jest palindromem. No to co? Puste słowo może być palindromem. Zero jest palindromem, jedynka jest palindromem i teraz jak wezmę dowolne słowo, które jest palindromem, długości co najmniej 2, no to ja w praktyce mogę zauważyć, że to, co ja widzę w środku poza brzegowymi dwoma literkami jest też palindromem o długości o 2 krótszej, a te dwie literki brzegowe, które tutaj widzę, zaznaczę zielone kropkami, one muszą być takie same. Albo oba muszą być zerami, albo oba muszą być jedynkami. Czyli ten język palindromów muszę dodatkowo rozszerzyć o reguły. Albo rozszerzam o 0, S, 0, albo rozszerzam o 1, S, 1. No i znowu, można sobie rozpisać drzewo wyprowadzenia. Na przykład jeżeli wezmę słowo 0, 1, 0, 1, 0, no to mamy słowo początkowe, która rozwija się do 0, S, 0. S się znowu rozwija do 1, S, 1. No i ostatni S się rozwija do 0. No i plonem tego drzewa, które widzimy, jest 0, 1, 0, 1, 0. Tak czytane od lewej do prawej. No i podobnie można dużo innych języków rozpisać. Na przykład właśnie mamy opisane wyrażenie nawiasowe, słowa, w których liczba liter A jest równa liczbie liter B. No ale dobra, nie będziemy dużo mówić o tym, ponieważ to było na wykładzie powiedziane, jak to dokładnie się implementuje. Być może na ćwiczeniach jeszcze będziemy wymyślać, ale dobra. Dobrze, dalej na wykładzie było powiedziane, że języki regularne w całości zawierają się w językach bezkontekstowych. Czyli każdy język regularny jest też bezkontekstowy. No i jak sobie można to wyobrazić? No w praktyce można to sobie wyobrazić w taki sposób, że nie wiem, weźmy na przykład automat, który rozpoznaje jakiś język regularny. Czyli na przykład mamy sobie automat rozpoznający słowa, liczby podzielne przez 3, liczby binarne podzielne przez 3. Dobra, tutaj jest stan początkowy. Muszę wczytać jedynkę. Zakładając, że jeszcze nie ujemnym, jeszcze dodatki muszą być. No i automat sobie jakoś wygląda. Narysuję sobie go. Zera mam, mogę jedynką iść albo zerem. Z jedynki mogę iść zerem do dwójki. W sensie te liczby oznaczają resztę dzielenia przez 3. Zerem jedynką. Z dwójki mogę przejść jedynką do dwójki. Z dwójki zerem do jedynki. O taki automat. No i tak naprawdę to, co ja mogę zrobić, to ja sobie stworzę język regularny, gramatykę bezkontekstową, która zawiera symbole S. No i powiedzmy jakieś E0, E1,
E2. No i każdy z tych symboli będzie odpowiadał. A dobra, jeszcze stan końcowy to jest oczywiście 0. No i każdy z tych symboli będzie odpowiadał ścieżką, w sensie takim tekstem, które mogę wstać odpowiedniego stanu, tak żeby dojść do samego końca, w sensie dojść do stanu akceptującego jakiegoś. No i widzimy, że na przykład jak mamy S-a, to musimy wczytać jedynkę i będziemy w stanie numer 1, czyli nazwę go E1. Jeżeli wczytam sobie E1, no to albo wczytam 0 i jestem w stanie E2, albo jestem w stanie albo wczytam jedynkę i jestem w stanie bodajże E0. No dla stanu E0, wspomniałem, że stan E0 jest końcowy, no to możemy po prostu nic nie wczytać i już skończyliśmy czytać. I to jest jedyne miejsce, gdzie możemy jakby przestać czytać. Albo wczytujemy 0 i jesteśmy w E0, albo wczytujemy jedynkę, no i jesteśmy wtedy w E1. No i podobnie jakoś E2 idzie rozpisać, już nie chce mi się. No i widzimy, że wyprowadzenie takiego pojedynczego słowa podzielonego przez 3, pojedynczej liczby podzielonej przez 3, będzie działało w taki sposób, że my będziemy tworzyć jakby te literki od lewej do prawej, cyferki od lewej do prawej i na końcu będzie nie terminal odpowiadający stanowi automatu regularnego, w którym aktualnie jesteśmy. Czyli aktualnie jesteśmy albo w stanie S, albo E0, albo E1, albo E2. No i jedyny sposób, żeby iść dalej, to albo zmienić się na epsilon, jeżeli jesteśmy w stanie akceptującym, albo przeczytać jedną literkę, czyli wyprodukować nową literkę i przejść do odpowiedniego stanu. OK? To ja w międzyczasie poproszę o zdjęcia, jeżeli nie ma pytań. Dobra, to poproszę o zdjęcie tego. Dobrze, w międzyczasie, kiedy proszę o zdjęcia, no to zajmiemy się na początku jakąś losową częścią przykładów zadania pierwszego. Zadanie pierwsze polega na po prostu znalezieniu gramatyk bezkontekstowych dla masy języków. No to zrobimy pewnie, nie wiem, z 4, 5, może 6 z tego. No i potem zrobimy kilka jakichś takich około jajowych zadań. Dobrze, poproszę kolejny screen. No i też nauczymy się, jak sprawdzać, czy jakiś język nie jest bezkontekstowy. No bo okazuje się, że jednak nie każdy język jest bezkontekstowy. Jak widać tam na przykład na samym dole wykładu, wprowadzenie do wykładu, język złożony z A do N tej, B do N tej, C do N tej już nie jest bezkontekstowy. Czyli A do N tej, B do N tej jest bezkontekstowy, a A do N tej, B do N tej, C do N tej już nie jest. No i to było pokazane na wykładzie. Założymy to, że to jest prawdą. Jeżeli będziecie chcieli, no to po prostu zobaczyć, dowiedzieć się, jak to się robi, no to na wykładzie jest powiedziane, jak to się robi. My na ćwiczeniach zajmiemy się kilkoma innymi przykładami. No dobrze. No i spróbujemy zrobić zadanie pierwsze. W szczególności zaczniemy od podpunktu A, który jest leciutkim uogólnieniem przykładu A do N tej, B do N tej. A, oczywiście poproszę o zdjęcie też tego, tak? Jeżeli jeszcze nie ma. Jest. OK, super. No to czyszczę wszystko, jeżeli nie ma pytań. OK. No i spróbujemy zrobić pierwsze A. Czyli musimy zająć się językiem A do K tej. Może będę pisał wykładniki na jakiś zielony kolor. A do K tej, B do L tej, C do M tej. No i chcemy takie słowa tylko wziąć, żeby K
plus L było dokładnie równe M. OK, no to widzimy, że w pewien sposób to jest leciutkie uogólnienie tego najprostszego przykładu, który tutaj widzieliśmy, no bo literki A oraz B, tutaj, które mają, w sensie ten prefiks literek A i B, on ma taką samą długość jak prefiks literek C. No to tam było, że mamy prefiks literek długości A, literek A i sufiks literek B. No to tutaj musimy chwilę się zastanowić, jak to uogólnić, ale da się. A, no i oczywiście jest takim dość mocno przyjęte, że nieterminale zazwyczaj oznacza się wielką literą, czyli na przykład czyli S, często E, albo jakieś A, B, C i tak dalej. W sensie to jest bardzo przyjęte oznaczenie, że zazwyczaj pisze się wielką literą nieterminale, być może z jakimiś indeksami. No w razie potrzeby ewentualnie może być całe słowo zaczynające się wielką literą, na przykład, nie wiem, AX. Ale no to raczej warto tego unikać, bo to może się mieszać z nieterminalem A, po którym jest terminal X. Więc warto po prostu oznaczać nieterminale wielkimi literami. No to tutaj w tym przypadku chyba po prostu nieterminal S może przechodzić na A, nieterminal S, C. Dobra, spróbujmy S, który jest nieterminalem takim startowym. Tak, i on może przechodzić na A po lewej stronie od S-a, S i C po prawej stronie od S-a, albo na B po lewej stronie, S i C po prawej stronie, albo na słowo puste. No, nie zgadzam się. Działa. Pytanie, czy to działa? Nie. Nie działa. Dlaczego to nie działa? Dlatego, bo to akceptuje słowo na przykład B, A, C, C, które nie należy do tego języka. Tak, bo możemy zacząć z nieterminalem S, wykorzystać najpierw drugą regułę. Aha, faktycznie. Czyli B, S, małe C. I potem dopiero wykorzystać pierwszą regułę, A, duże S, C. I to zmienić na epsilon. I dostaniemy słowo B, A, C, C, które niestety nie należy do języka. Więc w jakiś sposób chcielibyśmy wymusić, żeby najpierw korzystać z tych pierwszych reguł, a potem dopiero korzystać z tych drugich reguł. To możemy chyba użyć dwóch terminali. Nie terminali. Nie terminali. Dwóch terminali. No dobrze, spróbujmy tak zrobić. Czyli to jest źle. Bo B, A, C, C. Ale możemy spróbować użyć dwóch nieterminali. Zgadzam się. W jaki sposób? Dobrze, no to będziemy mieli terminal, no to S, zacznijmy. No okej, zacznijmy od S-a. S może przejść na epsilon. Okej, czyli mówimy, że słowo puste jest dobre. Albo na BSC może przejść. Na BSC? Tak, BSC. Okej. Albo na nieterminal T. Okej. Okay. I nieterminal T może przejść na słowo ASC. Raczej ATC. ATC. A to nie ATC na S może przejść? No właśnie, ja też bym chciał sugerować, że zaczynamy najpierw korzystać z reguł ASC, a dopiero korzystać z reguł BSC. Chwila. A rację, bo wpychamy do środka. Dobrze, to ja trochę tak, no to zamieć literki miejscami i będzie chyba git. Chwila. I tutaj będzie B, T, C. Tak, tak. No i oczywiście te możemy zmienić na słowo puste, bo jakoś musimy umieć dokończyć. W sensie musimy umieć skończyć, jeżeli z terminalem T. No dobra, no to zobaczmy, jak to działa. Zaczynamy, powiedzmy, mamy ten terminal, nie terminal początkowy S. Jak rozpisujemy sobie drzewo, no to co? Możemy sobie ileś razy
skorzystać z ASC, ASC i tak dalej. No i co? W pewnym momencie możemy sobie skończyć. No i uzyskamy słowo, które składa się z iluś liter A i tylu samo liter C. No to ono jest dobre. Ale możemy również zmienić się na liter nie terminal T. Jak zmienimy się na nie terminal T, to już mamy tylko dwie opcje. Możemy albo przekształcać się na BTC, czyli powiedzmy zróbmy to dwukrotnie. BTC, BTC. No i ostatnie, co możemy zrobić, to zmienić się na epsilon. No i widzimy, że te odpowiednie A z C się parują, też to się paruje, i tak samo odpowiednie B z C się parują. Czyli łączna liczba A i B jest równa liczbie C, którą tutaj wyprodukujemy w liściach. Co to oznacza? No, oznacza to tyle, że plątka dla każdego takiego drzewa jest do właśnie postaci A do K, B do L, C do M. No i widać, że każde słowo takiej postaci też da się uzyskać. Jakieś pytania do tego? Ja mam takie pytanko. Czy z tymi gramatykami to jest tak, że jak mam jakieś słowo, które mogę otrzymać, to żeby ta gramatyka była poprawna, to musi jednoznacznie te przejścia muszą być wyznaczone, czy nie muszą? Nie muszą być i to jest bardzo dobre pytanie. To jest tak, że gramatyka nie musi być jednoznaczna, w sensie drzewo wyprowadzenia danego słowa nie musi być jednoznaczne, ale w pewien sposób takie gramatyki są cenione w życiu bardziej niż takie, które mogą dawać dużo równych wyprowadzeń. Ale się okaże, nie wiem, czy to będzie na jaju, ale się okaże, jeżeli dobrze pamiętam, że nie każdy język bezkontekstowy ma taką jednoznaczną gramatykę. Ale no cenimy takie jednoznaczne gramatyki. Screen już wrzucony. Super. No dobra. To zanim przejdziemy do 1b, no to powiem, jak się robi wyrażenie nawiasowe, bo to się przyda. Bo to wyrażenia nawiasowe to są takie wyrażenia, że można pomiędzy tymi wszystkimi, wyrażenia złożone z nawiasów, takie, że pomiędzy nawiasami można wpisać jakieś tam znaki arytmetyczne, liczby i tak dalej, żeby to było poprawne wyrażenie arytmetyczne. Czyli no, w praktyce to się definiuje tak, że musi być tyle nawiasów otwierających, co zamykających i na żadnym prefiksie nie może być więcej zamykających niż otwierających. OK? No i zdefiniujemy gramatykę, która sprawdza te wyrażenia nawiasowe. No i jak się uda, znaczy dobra, no i zobaczymy, jak ona wygląda. No to co? Mamy, powiedzmy, zacznijmy sobie z nieterminala S. No i teraz mamy dwie opcje. Albo to jest tak, jak w tym przypadku, że możemy to wyrażenie podzielić na dwa poprawne też wyrażenia nawiasowe. OK? No to napiszmy to tak. Czyli to jest S, S. A jeżeli tak się nie da, no to wtedy, okej, dobrze, kiedy tak się da? No tak się da, jeżeli jest jakiś taki prefiks, czyli w tym przypadku to, co tutaj teraz zaznaczam żółtą falką, na którym jest tyle samo otwierających nawiasów, co zamykających nawiasów. No bo wtedy prefiks jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym, no i oczywiście sufiks też jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym. No ale jeżeli tak nie ma, to znaczy, że na każdym prefiksie jest więcej otwierających nawiasów niż zamykających, no to ja powiem tak, to wtedy powiem, że to musi się zaczynać nawiasem otwierającym, poprawne wyrażenie, musi kończyć się nawiasem zamykającym, a w środku musi być poprawne wyrażenie nawiasowe. No i to się no w pewien sposób można o tym myśleć tak, że można narysować wykres różnicy nawiasów otwierających
pomiędzy zamykającymi. No i wykres jest dobry, jeżeli cały czas jest nad osią y równa się 0. Znaczy może dotykać tej osi. No i kończy się na y równa się 0. Czyli w naszym przypadku to jest tak, że mamy nawias otwierający, nawias zamykający, otwierający, zamykający, zamykający, otwierający, zamykający. No i taki wykres jest dobry. No ale jeżeli mamy sobie na przykład wyrażenie, które składa się jeszcze powiedzmy z nawiasu otwierającego i zamykającego na zewnątrz, no to to troszkę się zmienia. Mianowicie ta oś nam się przesuwa w ten sposób. No i tutaj mamy sobie na początku nawias otwierający i na końcu nawias zamykający. No i w szczególności to oznacza, że to wyrażenie, które tutaj widzimy, jest oznaczone takim wykresem, ono jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym. Okay? Czyli mamy dwie opcje. Albo stawiamy obok siebie dwa wyrażenia nawiasowe, albo mamy nawias otwierający, to wyrażenie jakieś i nawias zamykający. Czy jest jakieś pytania do tego? Ja mam pytanie, czy generalnie w tych gramatykach legalne jest, żeby z jednego nieterminala robiło się w jednym kroku dwa nieterminale? Tak, możesz ile chcesz. Okej, spoko. Czyli to może tak jakby wykładniczo wybuchać w pewien sposób. Jeżeli będziemy tak aplikować, aplikować, aplikować. No dobra. No i zauważmy w szczególności, że to nie jest gramatyka jednoznaczna, no bo możemy zauważyć, że na przykład... A dobra, jeszcze oczywiście słowo puste możemy wygenerować, przepraszam za to. No i co, to nie jest gramatyka jednoznaczna, ponieważ słowo o takie, otwierające, zamykające, otwierające, zamykające, otwierające, zamykające, da się skonstruować na dwa sposoby. No to jest jakieś takie bardzo proste ćwiczenie. No i tam jest polecenie 1J, które jeżeli ktoś chce zrobić, no to każe stworzyć taką gramatykę, która już jest jednoznaczna. Czyli w szczególności każde słowo tej postaci też da się wygenerować tylko na jeden sposób. No dobra, ale to co wiemy, pozwoli nam się zająć już przykładem B. Czy ktoś chce zająć się przykładem B? Ja mogę, ale to chyba też nie jest jednoznaczne. Oczywiście, nie ma problemu. Ja mam takie pytanie, bo ja nie rozumiem za bardzo tej składni, co znaczyło ten właśnie ten hash A. Liczba wystąpień. A tak, tak, tak. Hash A to jest liczba wystąpień literki. Aha. Czyli w podpunkcie 1b interesują nas wszystkie takie słowa nad alfabetem AB, takie, że liczba wystąpień A jest równa liczbie wystąpień B. No to możemy z jakiegoś startowego, możemy pójść w EPSA. Startowy, rzeczywiście, startowy. No jak mamy startowy, no to oczywiście możemy wygenerować słowo puste i ono jest super. Mhm. No okej, okay. Możemy też, w sensie, bo sklejanie tych słów dobrych ze sobą jest zawsze spoko, więc ja bym zrobił po prostu tak, że możemy pójść z S-a również w jakieś S-A, S-B-S. Jeszcze raz. S małe A. S małe B i duże S na końcu. A, w sensie chcesz coś takiego napisać. W ten sposób. Okej. Okay. No jeszcze trzecią opcję to zamienić A z B. A, i jeszcze na odwrót A z B mówisz. S, B, S, A, S. No to wygląda jak dobry pomysł, ale pewnie chcesz powiedzieć, czemu tak jest. No bo doklejanie, w sensie, niezależnie od tego, w którym miejscu wstawimy dobre słowo do dobrego słowa, to jakby słowo nadal będzie dobre, bo liczba będzie się zgadzać. W sensie, mówisz, że jak skleimy ze sobą dwa słowa, które są należą do tego języka, no to otrzymamy wciąż słowo, które należy do tego języka, tak? Tak. No bo jeżeli tutaj mamy A jest równe B i tutaj A jest równe B, no to po sklejeniu
Mamy też jedno wielkie słowo, w którym liczba A jest równa liczbie B. Mhm. No i my generalnie w żadnym zamienieniu S-a, w sensie każda nasza zamiana terminala na, nie terminala na terminale, też jakby bilansu nie zmienia, w sensie, bo albo dodajemy po prostu i A i B, więc bilans jest stały, albo zamieniamy S na EPSA. Jakby nie ma żadnej sytuacji, w której przy zamianie robilibyśmy jakieś, w sensie, w której bilans by się nie zgadzał. Mhm. No widzimy, w jedną stronę rzeczywiście jest dobrze. Każde słowo, które wygenerujemy w ten sposób, należy do języka. Dlaczego? No bo każde jakby takie rozwinięcie S-a, nieważne jaką regułą, nieważne którą regułą, nie zmieni bilansu A oraz B. No bo zmienienie na epsilon nie zmienia liczby A ani liczby B, no i dwie pozostałe reguły zwiększają liczbę A o 1 i liczbę B o 1. Tak więc zawsze zostanie zachowany ten bilans pomiędzy liczbą A a liczbą B. No, teraz byśmy chcieli, żeby wszystkie słowa wygenerować. Mhm. Tak. Czy da się wygenerować każde słowo tej postaci? Znaczy ja jestem w stanie bronić tezy, że tak, ale jeszcze do końca nie wiem, jak to ładnie pokazać. Też jestem prawie pewny, że tak. Czy ktoś chce może pokazać? Się nie boi tego. Dobra, poczekamy z 20 sekund, czy tam pół minuty. Jeżeli nie będzie, no to spróbujemy razem to zrobić. Poszło pytanie na Slacka. Tylko próbuję je znaleźć teraz, pewnie w 1B. Dobrze, poszło pytanie o gramatykę S, która się zmienia na SS albo A e, duże S B albo B duże S A albo epsilon. I pytanie brzmi, czy to też działa? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. I da się chyba obie gramatyki w bardzo podobny sposób udowodnić. W sensie to, że obie działają. Ja chyba potrafię tą górną pokazać. Okej, chcemy tę górną. No dobra. To jak zaczniemy od pierwszej literki, niech to będzie A. To teraz no, możemy sobie zrobić taki wykres, że jak jest A, to rośnie, jak jest B, to maleje. Mm-hmm. Wiemy, że ten wykres znowu gdzieś dalej przetnie zero i tą mamy literką, sobie. Która... I teraz ta literka, która sprawi, że ten wykres wróci do zera, to musi być B, bo on musi zmaleć, mm-hmm. tak jakby. Więc te dwie literki wybieramy jako te graniczne. Okej, czyli zaczynamy teraz... sobie literką A, mm-hmm. no dobra. I wiemy, że gdzieś kiedyś ten wykres musi wrócić do zera. No bo musi być równoważony wykres. Mhm. No i on wróci literką B. Tak, no musimy skorzystać z literki B, żeby wrócić. Mhm. No to teraz to wszystko pomiędzy też ma tyle samo liter A i B. No i, zgadzam się. To na wykres, prawo od B tak samo. Ten wykres ma tyle samo liter B i ten wykres też ma tyle samo liter A i B. Więc de facto A, nawet można to pierwsze S usunąć w tych obu przypadkach. No, powtórzę dokładnie to, co tutaj padło. Sytuacja jest taka. Załóżmy, że słowo zaczyna się literką A, ok? Czyli na wykresie poszliśmy w górę. W pewnym momencie musimy wrócić z powrotem na poziom A równe B. Dlaczego? No, wiadomo dlaczego. No, bo liczba literek A na samym końcu musi być równa liczbie literek B. Czyli w pewnym momencie wrócimy na poziom zerowy. No to weźmy dajmy na to pierwszy moment, w którym to się stanie, chociaż może być dowolny. No to moment, w którym wracamy, dobra, powiedzmy pierwszy. Moment, w którym wracamy do zera,
No to jest literką, musimy pójść literką B, bo musimy zejść w dół. A więc zobaczmy teraz, co się dzieje pomiędzy. Mamy literkę A, mamy literkę B, pomiędzy mamy jakieś wyrażenie, które ma tyle samo literek A co B, w sensie to wyrażenie. OK. Może je zakreskuję zamiast tego. Czyli to jest całe wyrażenie, które będzie, w sensie całe wyrażenie, które ma tyle samo literek A co B. No i po wczytaniu B znowu musimy wczytać wyrażenie, które ma tyle samo literek A co B. Czyli to wyrażenie też musi mieć sumę 0. Więc zapisujemy to w ten sposób. Najpierw, jeżeli chcemy wczytać wyrażenie regularne, to możemy najpierw wczytać A, jeżeli to jest pierwsza literka. Jeżeli A jest pierwszą literką, to wczytujemy A, potem całe S, potem całe B, potem całe S. No i to jest dokładnie w tej regule uwzględnione. To chcesz dokończyć? Bo to już pewnie jest proste. To znaczy, no to już chyba pokazuje to, co chcieliśmy pokazać. Znaczy, no jeszcze słowa. Chyba w drugą stronę to trzeba pokazać, ale to będzie dokładnie analogiczne. A jak w drugą stronę? W sensie, jak zaczynamy literką B. Aha, no to teraz możemy sobie po prostu założyć, że B idzie w górę, A idzie w dół i jest dokładnie to samo. W sensie, w sumie racja. I ta druga gramatyka, którą Robert napisał na Slacku, to też analogicznie można. Robimy taki wykres, jeżeli on gdzieś przecina 0, to mamy po prostu dwa dobre słowa. Jeżeli nie przecina 0, to zaczyna się jedną literką, kończy się inną. I po środku też jest poprawne słowo. Dobrze, więc zawsze któryś z tych trzech przypadków jest poprawny. Dobrze, to ja bardzo szybko opowiem wszystko, co powiedziałeś. Dobrze. Zajmijmy się jeszcze na chwilę tym ostatnim wyprowadzeniem. Ono jest analogiczne do wyprowadzenia, w którym zaczynamy literką A. Jeżeli zaczynamy literką B, to ponieważ wszystko jest symetryczne, no to dokładnie ten sam dowód przechodzi. W szczególności nie musimy mieć literki duże S na początku, nie terminale duże S na początku. No i ten sam dowód dokładnie przechodzi, tylko po prostu zamieniamy oznaczenie A oraz B. No i wszystko dokładnie tak samo przechodzi. I jeszcze mówiłeś o tej gramatyce, którą podał Robert. No i to, ta gramatyka to było S, które przechodzi na albo SS, albo przechodzi na małe A S B, albo przechodzi na B duże S A, albo przechodzi na epsilon. No, to znowu da się udowodnić w bardzo podobny sposób. OK? Mamy sobie wykres. Dobra, spróbuję oczyścić trochę ten wykres. OK, no mamy sobie jakiś ten wykres. No tak on nie wygląda, ale dobra, cokolwiek. Jeżeli mamy jakieś przecięcie z osią tą x-ową, no to zauważmy, że możemy całe wyrażenie podzielić na dwie części. Tę część po lewej, która jest S-em i tę część po prawej, która też jest S-em. Czyli to odpowiada tej regule. Tej pierwszej. No i jest jeszcze przypadek, że tak ten wykres, który narysowaliśmy, nie przecina wykresu poza oboma końcami. No to są dwa sposoby, na jakie to może wyglądać. Mianowicie, albo cały wykres jest na samej górze, znaczy nad osią, no i wtedy musimy zacząć się literką A, skończyć się literką B, no i na górze mamy poprawne wyrażenie. No i jest też analogiczna sytuacja, w której wszystko się dzieje, ale z drugiej strony. Czyli najpierw musimy czytać B, potem całe poprawne wyrażenie i na końcu A. No i mamy też opcję, że wyrażenie jakieś któreś z tych pośrednich albo samo całe wyrażenie jest puste. Czy są jakieś pytania do tego?
Dobra, nie ma pytań, to idziemy dalej. Nie wiem, czy chcę robić zadanie 1C. Czy się można je tak samo, tylko bardziej jeszcze brutalnie zrobić. Tak, tak, tak. W sensie musimy, znaczy robimy je mniej więcej tak samo. Trzeba się tylko troszkę bardziej pomęczyć z dowodem, że to wszystko działa. Ale no w szczególności tak, będziemy chcieli tworzyć tak samo jak tutaj, czy tak jak tutaj tworzyliśmy reguły, które zachowują nam balans A i B, tak samo w 1C chcemy tworzyć reguły, które zachowują nam balans A i B, tylko taki, że A musi być dwukrotnie więcej niż B. No i też da się jakimś wyliczaniem przypadków na palcach wykazać, że no, wygenerujemy wszystkie słowa, które musimy. Ponieważ to jest nieprzesadnie ekscytujące, to spróbujemy się zająć podpunktami od D do F. W podpunkcie D musimy skonstruować wyrażenie, znaczy zbiór formuł logicznych, których jako wyrazy, znaczy takie, w których liściach są albo jakaś zmienna x, albo false, które będę pisał f-em, albo true, które będę pisał t. No i są jeszcze jakieś takie spójniki i lub nie i jeszcze nawiasy. Powiedzmy, że nawiasy są, że możemy wymagać jakiegoś takiego ładnie ponawiasowanego języka, ok? W sensie w taki sposób, że no nie musimy pozwalać na słowo w postaci, nie wiem, x oraz f lub t, tak żebyśmy musieli kminić, jak to wszystko ponawiasować, żeby to wszystko było. Po prostu możemy wymagać, żeby, nie wiem, każda operacja była objęta w nawiasach, na przykład w ten sposób. To nam trochę ułatwi robotę. No to dobrze, jak stworzyć język formuł logicznych dowolnych nad tym językiem? Hint, to nie jest trudne. Nawet narysuję jakiś taki nieterminal E startowy, który oznacza wyrażenia. No i co to na co to mogę zmienić? Dodać negację z przodu mogę. Tak, można dodać negację. No powiedzmy, obejmijmy już to, co nawiasem, to co będzie w środku. No i E. No i to, co zrobimy, no to po prostu mamy wyrażenie w środku, no i do czegokolwiek to w środku się zawaluje, no to zanegujemy. I co, nie przejmujemy się żadnymi wartościowaniami. Możemy też zmienić na X, true lub false. Dokładnie, kolejne. Możemy zmienić na nieterminale, możemy zmienić na nieterminal X, możemy zmienić na nieterminal F i możemy zmienić na nieterminal T. Mhm. Co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze możemy zrobić 2e endem albo orem. No tak, można połączyć dwa wyrażenia ze sobą, endem albo orem. No i zrobimy to tak. Zapiszemy nawias. Te dwa nieterminale ed w tym kontekście nie będą takie, nie muszą być takie same, jakby się je rozwinęły. Nie muszą być takie same. Oba okay. Mogą się rozwinąć do zupełnie czegoś innego. Czyli albo mamy end dwóch wyrażeń, albo mamy... A nie chcemy zrobić nawiasu dookoła samego e, czy nie? No, chyba to zależy od konwencji. W środku tam... W sensie można pewnie uznać, że albo nawiasujemy oba wyrazy, albo wszystko na zewnątrz. I chyba w obu przypadkach będzie ok. Ale teraz chyba nie można zrobić wyrażenia negacja x. Tak bez nawiasu. No dobra, załóżmy, że każemy nawalać nawiasy jak tylko się da, ok? W sensie, że nie przejmujmy się tym, że nie pozwalamy na napisanie zbyt mało nawiasów, ok? Jeżeli chcecie, to możecie potem pobawić się,
ale no, wydaje mi się, że to nie jest zbyt efektywne. Znaczy, wydaje mi się, że można w miarę bezpiecznie usunąć nawiasy stąd, ale no już po prostu powiedzmy, że nie chcemy. Ok? W sensie nie celujemy w dokładnie zbiór wszystkich formów logicznych, które musimy. Które musimy. No dobrze, padło pytanie, czy można napisać coś takiego, że zbiór formuł S to jest albo negacja S-a, albo X, albo F, albo T, albo, chwilka, przepraszam, albo S and S, albo S or S, albo tak po prostu możemy objąć nawiasami. No i to jest bardzo dobre pytanie, czy tak możemy zrobić. No problem jest taki, że możemy stworzyć w ten sposób wyrażenie takiej postaci x oraz, nie wiem, f lub, nie, oraz f, tak żeby to było źle, słabo, żeby to było słabo. X oraz t lub f. No nie wiem, w każdym razie możemy jakieś takie wyrażenie stworzyć. No i w zależności od tego, jakie ponawiasujemy, w sensie w jaki sposób drzewo wyprowadzenia wygląda tego, takiego drzewa, no to możemy otrzymywać zupełnie różne wartościowania. I ja wolę takich sytuacji unikać. A to nie jest tak, że to jest teraz w miarę jednoznaczne i dopiero zmieniłoby znaczenie, jakbyśmy dodali nawiasy? Znaczy tak, można nadawać to znaczenie takie, że czytamy od lewej do prawej, ale problem jest taki, że to wyrażenie mogę też uzyskać w taki sposób. Zaczynam z S-em. Mam sobie teraz, co ja chcę mieć? No, wykorzystam sobie teraz regułę S i S. S i S. No i teraz jednego S-a zmienię sobie na X, a tutaj skorzystam z ora. S, S. No i jednego S-a zmienię na T, jednego S-a zmienię na F. No i teraz to jest jedno z możliwych drzew wyprowadzenia. No i to zmieniło nam, i to zrobiło nam takie tak naprawdę wyrażenie, które jest ponawiasowane w ten sposób. Ok? Tak naprawdę ono jest ponawiasowane w ten sposób, gdybyśmy chcieli ewaluować je tak wzdłuż drzewa. A można też zrobić w drugi sposób, napisać to drzewo wyprowadzenia, także ponawiasuje się tak naprawdę w ten sposób. No i mając taki napis X, I, T lub F, nie mamy pojęcia, w jaki sposób zostało ono wygenerowane. Więc albo bawimy się i wymagamy odpowiedniego generowania od lewej do prawej, no albo po prostu każemy nawalać nawiasy do śmierci. A to nie jest tak, że jeżeli ktoś tam fizycznie nie wstawił nawiasów, to traktujemy tak, jakby ich po prostu nie było i możemy czytać od lewej? Znaczy, jeszcze raz powiem. Znaczy, dobra, możemy to tak traktować, ale potem jak chcemy ewaluować takie wyrażenie, no i mamy sobie na przykład właśnie wyrażenie, powiedzmy, takiej postaci, no to nie wiemy, w jaki sposób ono zostało wygenerowane, więc jak potem chcemy ewaluować względem drzewka, to musimy wymagać, żeby to było takie jedno specyficzne drzewko. Byśmy musieli mieć jednoznaczną gramatykę. A no to nie jest jednoznaczna gramatyka, niestety. Więc troszkę, no to jest ryzykowne. Więc chcielibyśmy, żeby czytać od lewej do prawej, no ale no, ta gramatyka, którą widzimy na dole, niestety nam na to nie pozwala. No bo nie wiem, jak to się sparsuje. Bo jeżeli to jest takie drzewko jak u prawej, to się sparsowało nie tak, jakbyśmy tego chcieli.
Ale tak, da się wygenerować jednoznaczną gramatykę z tego, co kojarzę do tego, ale no nie wiem, czy chcemy to robić teraz. Mogę się chwilę nawet zastanowić, jeżeli w trakcie robienia kolejnych podpunktów. Więc w każdym razie wolałbym tego uniknąć w tym momencie. Dobra, to skasujmy to, co tutaj widzimy. I na razie powiedzmy sobie, że jednak każemy te nawiasy. No dobra, to z tą wiedzą spróbujmy zrobić zadanie E. Czyli w zadaniu E już chcemy ograniczyć się tylko do tych formuł, które ewaluują się do true, jeżeli x jest równe true. Jeśli jest równe true, to ewaluuje się do true. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić? Można dodać dwie nowe formuły do tworzenia wyrażeń, które się ewaluują do true, jeśli x jest true. Mhm. Nazwę je które się ewaluują do false, jeśli x jest true. Mhm. Spoko. A ta a trzecia, która jest na ekranie, to będzie cokolwiek. W sensie chcesz skorzystać jeszcze z tej reguły? Tak. No, zobaczymy jak. Wydaje mi się, że nie trzeba, ale okej. Okay. Dobrze, zobaczymy, wyjdzie w praniu. No dobra, ale spróbujmy true. Mhm. No to idąc tym, co jest wyżej, no to będzie negacja tego, jak E będzie false. Tak, możemy zanegować wyrażenie, które ewaluuje się do false. Super. Co jeszcze możemy zrobić? Chyba x dać? Tak, możemy tak po prostu dać x'a, ponieważ wiemy, że x ewaluuje się do true, bo założyliśmy, że x jest równe true. Super. Można dać true po prostu? Oczywiście, można dać true, no bo true tak po prostu ewaluuje się do true. Mhm. Teraz będzie albo e true lub cokolwiek. E true. A, po to chcesz cokolwiek. Mhm. No dobra, lub... Żeby nie było trzech przypadków, tylko dwa. No dobra. Mhm. E true lub cokolwiek, no. Bo teraz wiemy, że e true lub dowolne wyrażenie to daje true. Mhm. No albo e cokolwiek lub e true. No tak. Tak samo możemy założyć, że po prawej stronie będzie true. I wtedy or będzie równy true. No dobra. No i jeszcze koniunkcja dwóch. No i tak. I jeżeli mamy enda, no to musimy endować dwa wyrażenia, które zewaluje się do true. Jeżeli są jakieś pytania do tego, to proszę od razu mówić. Mhm, dobra, to mamy, rozpisaliśmy wszystkie przypadki, jak stworzyć wyrażenie ewaluujące się do true. To teraz jeszcze pytanie, jak rozpisać przypadki, które ewaluują się do false? No to tak samo. No, będzie w miarę logicznie. Albo negujemy true, w sensie to, co się ewaluuje do true. Teraz, co z terminali jest, możemy tutaj wpisać? No, tylko false chyba. Tylko false, zgadza się. Pozostałe terminale ewaluują się do true. Dobra. To teraz jakie ory możemy wpisać? False lub false. Zgadza się. W sensie, jeżeli chcemy uzyskać wyrażenie, które ewaluuje się do false, to możemy zorować tylko dwa wyrażenia, które ewaluują się do false. Bo jeżeli którekolwiek z nich ewaluuje się do true, no to już przegrywamy. Mhm.
No i teraz pewnie endy. No i z andem tak samo jak z orem stworzonego. Dokładnie. Jeżeli pierwszy wyraz ewaluuje się do false w endzie, no to całe wyrażenie od razu ewaluuje się do false'a. No i super. Albo drugie wyrażenie może się ewaluować do false'a. Czyli to się dzieje w przypadku, gdy mamy e, end, ef. No i w ten sposób uzyskamy wyrażenie, które ewoluuje się do false'a. No i rozpisaliśmy wszystkie przypadki, zarówno dla true, jak i dla false. No i mamy. Czy są jakieś pytania do tego? Oczywiście poproszę zdjęcie w tym momencie. A tutaj symbolem startowym pozostaje E? Nie. Chcemy mieć... dobre pytanie. No, właśnie. Chcemy mieć symbol startowy taki, który odpowiada wyrażeniem ewoluującym się do true. Czyli chcemy mieć od ET. To jest symbol startowy. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytania? No dobra, to spróbujmy jeszcze zarysować jeden F. Bo pewnie wszystkie reguły, które będziemy pisać, to zajmą nam strasznie długo. Więc po prostu zobaczmy, jak to zrobić. Mamy sobie, mieliśmy x, f, t, and, or, negacja, nawiasy. Czyli teraz mamy trudniejszą sytuację, bo chcemy, żeby wyrażenie ewaluowało się do true zawsze. Czyli niezależnie od tego, jaka jest wartość x, to chcemy mieć wyrażenie, które ewaluuje się do true. Czy ktoś ma jakiś pomysł w ogóle, jak do tego się zabrać? Da się to prościej niż po prostu cztery przypadki na chama zrobić? Wydaje mi się, że nie. A nie można by po prostu wyrzucić x-a z produkcji et? Z reguły et? Chwilka. No dobrze, no to wróćmy do tego, co tutaj widzieliśmy. To, co się stanie, jeżeli wyrzucimy x-a z produkcji et? Ale wtedy mi się wydaje, że nie uzyskasz true dla czegoś takiego x lub nie x. Tam z odpowiednimi ponawiasowaniami, którymi już się nie przejmuję. Okej. Okay. No bo dla nas to jest jednak istotne, że to wyrażenie po lewej jest true, jeżeli x jest true, a wyrażenie po prawej jest true, jeżeli x jest false. Że w obu przypadkach jesteśmy, że całe wyrażenie jest true. Ale no to nie wynika od razu. Mhm. Ale dobre pytanie, dobry pomysł, no tylko, że niestety nie działa. No dobrze, to chyba padł pomysł o czterech przypadkach. No to jakie to byłyby przypadki?
No, wyrażenia, które są true, jeżeli x jest true, true, jeśli x jest false, false, jeśli x jest true i false, jeśli x jest false. No dokładnie, chcemy mieć jakieś takie wszystkie rzeczy w postaci powiedzmy true, false. Czyli to są wyrażenia dające po pierwsze true dla, dajmy na to, x równego false, no i false dla x równych true. No i mamy cztery opcje, bo możemy wybrać, jaka będzie ewaluacja wyrażenia dla false'a i jaka będzie ewaluacja wyrażenia dla true. No to mamy cztery opcje, czyli chcemy stworzyć sobie rozpisania true true, powiedzmy false true, false false i true false. Troszkę od złej strony zacząłem, ale dobra, cokolwiek. No to może tak po prostu powiedzmy, w jaki sposób to tylko się robi. Nie będziemy wszystkiego pisać, bo to będą, no nie wiem, czy dziesiątki case'ów, ale no sporo trzeba będzie się rozpisać. Więc jeżeli ktoś chce, to może samodzielnie. No dobra. No to terminal X, z którego może powstać. Może, okej, okay, terminal true. O, terminal true. Z jakiego nie terminala może powstać bezpośrednio? Tu, czy tu? No tak. No bo zauważmy, że jak mamy sobie wyrażenie złożone tylko z true, no to ono ewaluuje się do true, jeżeli x jest nieprawdziwe i ewaluuje się do true, jeżeli x jest prawdziwe. No to ewaluuje się do true, jeżeli x jest fałszywe i ewaluuje się do true, jeżeli x jest prawdziwe. Więc true jest w ETT. Gdzie będzie w takim razie false? W FF. No tak, oczywiście tak. No bo wiadomo, dla x równego false mamy false i dla x równego true mamy też false. No to gdzie będzie x? FT. Tak, dokładnie, w EFT. No bo jeżeli wstawimy x równe false, no to otrzymamy false, a jeżeli wstawimy x równe true, to otrzymamy true. No i super. Mamy sobie takie opcje. OK. No to rozpiszmy, nie wiem, co można rozpisać. Powiedzmy, rozpiszmy do końca expression false true. Czyli teraz, jak wygląda negacja? W sensie chcemy, co musimy zanegować, żeby otrzymać EFT? ETF? No dokładnie, ETF. No bo chcemy zanegować wyrażenie, jeżeli weźmiemy wyrażenie, które dla x równego false daje true, no to trzymamy wyrażenie, które dla x równego false daje false. Tak samo, jeżeli weźmiemy wyrażenie, które dla prawdziwego x daje false i je zanegujemy, no to trzymamy wyrażenie, które dla prawdziwego x daje true. Mhm. No dobra. To
Co można zendować, żeby otrzymać EFT? Podpowiem, są dwie opcje. Sorki. Tak, są trzy opcje, sorki. Chyba w każdym z nich będzie EFT. No dobra, no to po kolei. Jak zendujemy ze sobą EFT oraz EFT, to otrzymamy zdecydowanie coś w EFT. No bo jak jeżeli X jest nieprawdziwe, no to endujemy false falsem, otrzymujemy false. Jeżeli X jest prawdziwe, to endujemy true z true, otrzymujemy true. Jeszcze ETT i EFT chyba można zandować. No dobrze, zobaczmy, co się dzieje, jak wpiszemy ETT and EFT. No to co? Jeżeli X jest fałszywe, no to z lewej strony mamy coś, co jest prawdziwe i z prawej strony mamy coś, co jest fałszywe. Jak zendujemy to, to otrzymamy coś, co jest fałszywe. Natomiast jeżeli X jest prawdziwe, to z lewej strony mamy coś, co jest prawdziwe, z prawej strony też mamy coś, co jest prawdziwe, czyli otrzymujemy ostatecznie w endzie coś, co jest prawdziwe. Czyli w szczególności, jeżeli X jest prawdziwe, no to obie strony muszą ewoluować się do prawdy, no bo musimy otrzymać prawdę na koniec. Czyli od razu wiemy, że we wszystkich takich wyrażeniach tutaj musi być true, jeżeli X jest prawdziwe. To jeszcze, co może się dziać, jak X jest fałszywe? Bo musimy dobrać jeszcze takie wartości, które po zendowaniu dają false. No, powiem, że tutaj jest false i tutaj jest true. No bo znowu, jeżeli X jest fałszywe, no to mamy sobie F, znaczy fałsz, and prawda, co daje fałsz, czyli dokładnie to, co tutaj chcemy. Czy są jakieś pytania do tego, do tych endów? No bo nie będę już tego wszystkiego rozpisywał, bo to nam zajmie pewnie z pół godziny co najmniej. Więc jeżeli ktoś chce, to może samodzielnie to zrobić, co zajmie szybciej. Ale no już na tyle, na tym zostaniemy. No bo znowu trzeba będzie umieć rozpisać wszystkie ory w tym EFT, a potem znowu wszystko rozpisać dokładnie dla ETT, dla EF i ETF. To jest dość nużące, ale to się jakoś robi. Ale czy są jakieś pytania? No dobra, chyba nie ma pytań. No to zobacz, czy ktoś deklaruje GHIJ. Nikt nie deklaruje GHIJ. To ja zostawię podpunkty od G do J do przemyślenia w domu. 1 GHIJ. OK? No, w szczególności G oraz G jest nietrudne, H jest
raczej nietrudne i jest dość trikowe. I no, kto skminie ten koks? No i J też jest w miarę robialny, ale trzeba wpaść na dobry pomysł. Być może pewnie do tego wrócimy, ale dobrze, bo mamy jeszcze kilka innych rzeczy do ogarnięcia na teraz. Spróbujmy zająć się najpierw zadaniem drugim. Zadanie drugie mówi coś takiego. Jeżeli K oraz L są bezkontekstowe, to musimy pokazać bezkontekstowość jakich języków? K suma L, K sklejenie L, L gwiazdka, czyli dowolna ilość sklejeń L-a oraz odwrócenie L-a. No, zapewne to chcemy zrobić tak, że weźmiemy gramatyki wyznaczające języki K oraz L i stworzymy gramatyki, które opisują każdy z tych kolejnych języków. OK? Czy ktoś chciałby się tego podjąć? A czy mógłbyś przypomnieć, czy jeśli da się skonstruować gramatykę, to wtedy to już znaczy, że to jest bezkontekstowe? Czy po której po lewej stronie są tylko nieterminale? Taka była definicja bezkontekstowości. Tak, tak, tak. Gramatyka bezkontekstowa była taka, że mamy sobie jakiś taki zbiór nieterminali. Zastanawiam się, czy są jakieś takie ładne... Dobrze, formalnie to jest tak. Mamy zbiór nieterminali, oznaczę go literką N. I zbiór terminali. Oczywiście są ze sobą rozłączne. No i mamy też terminal startowy, czyli mamy sobie jakiś S należące do N-a. Terminal, nie terminal. Startowy. Albo symbol startowy. No i mamy sobie też produkcję, czyli tam przejścia postaci Q, które przechodzi na W, gdzie Q należy do, gdzie Q musi być nieterminalem i W musi być jakimś słowem złożonym z nieterminali i terminali. Mhm, dzięki. Mhm. Czyli to są przejścia, produkcje nawet może. Czyli mamy po prostu podać gramatyki na te języki po prawej, tak? Tak. Zakładamy, że mamy gramatyki dla K oraz L i chcemy stworzyć gramatyki dla tych pozostałych języków. Czyli możemy założyć, że mamy jakiś symbol startowy, załóżmy K, z którego wychodzi już tam cokolwiek, jakiś symbol startowy L, który wychodzi z cokolwiek i z tego powstanie K i L? No dobra, czyli mamy sobie jakieś takie języki. Powiedzmy, że zbiór nieterminali, terminali, dobra, powiedzmy, że mamy tutaj NK, zbiór nieterminali, AK, zbiór terminali, terminal startowy chciałeś powiedzieć, że to jest, jak go chcesz nazwać? No, nie wiem, cokolwiek, chciałem K, ale może być jakkolwiek inaczej. No dobra, zróbmy zielone K. No i mamy sobie jakiś ten zbiór produkcji, nazwę go QK. No i dla L mamy to samo. Mamy sobie zbiór nieterminali NL, zbiór terminali AL, nieterminal startowy L, czy tam symbol startowy i przejścia QL. No dla ułatwienia możemy sobie powiedzieć, że nieterminale w obu gramatykach są rozłączne. No to nam ułatwi życie. To pomoże. Tak, to ułatwia nam życie na tyle, że nic nie będzie się mieszać. W sensie, jeżeli teoretycznie jest jakieś powtarzanie, to można tak po prostu przenazywać te nieterminale tak, żeby były już różne.
I co, pewnie chcemy K no chcemy lub L. Nie terminale to po prostu jako suma tych dwóch zbiorów. Mhm. No, podobnie z terminalami. Mhm. Czyli zawsze będziemy pewnie chcieli mieć, że nie terminale to będzie suma. Czyli NK suma NL. No i będziemy chcieli, żeby terminale to też była suma. Czyli, że jest AK suma AL. No symbol startowy musimy sobie jakiś nowy zrobić. Okej, okay, czyli chcemy sobie symbol startowy zrobić nowy, czyli będziemy mieli startowy S jakiś. S. Ale to oznacza, że musimy wtedy do tych nieterminali jeszcze dorzucić S-a. A bo defaultowo symbol startowy nie jest wśród nieterminali? Jest, jest. Nie, a dobra, S. Jest, ale my musimy S-a tak, S-a tak, dobra, tak, masz tak, rację. Tak, tak, tak. Mhm. No to i do zbioru tych przejść, no to też jest suma zbiorów plus jeszcze jedno przejście, które dopiszemy z S-a. Mhm. Czyli przejścia to są wszystkie przejścia z K, wszystkie przejścia z L-a, no i jeszcze my chcemy jakieś takie przejścia z własne. Jakie to będą przejścia? No to chyba po prostu z S-a w K lub L. No z S-a można przejść do K, no i z S-a można przejść do L. Ok? Czyli tak na chłopski rozum, bierzemy dwie gramatyki opisujące dwa języki bezkontekstowe, stawiamy je obok siebie, dorzucamy nowy symbol startowy, nowy, no i mówimy, że ten nowy symbol startowy może przejść albo do startowego symbolu w pierwszej gramatyce, albo do startowego symbolu w drugiej gramatyce. No i to w praktyce znaczy tyle, że w pierwszym kroku rozwijania gramatyki to, co ja mogę zrobić, to sobie zgadnę, z której ja gramatyki tak teraz dzisiaj chcę wygenerować słowo. No dobra, z tej lewej. To znaczy z tej K. No dobra, to zmieniam się z S na K. I od teraz już muszę się rozwijać w K. Czy to jest w miarę jasne? Dobra, to proszę za zdjęcie. No i będziemy robić KL. Czy to jest jakoś tak samo, tylko zamieniamy jedno przejście, które my dołożyliśmy na jakieś inne chyba, czy nie? No tak, dokładnie. Czyli tutaj się zmienia bardzo mało. Jeżeli chcemy skleić ze sobą K, razy, K oraz L, no to jedyne, co nam się zmieni, to dodatkowe przejście, które dołożymy. Okej, okay. W jaki sposób to się zmieni? Pewnie mamy S-a z lewej strony i z prawej strony co będziemy mieli? Po prostu KL. W sensie no tak, tak, po prostu KL. Czyli zaczynamy ze startowego S-a, no i startowy S mówi, dobra, to ja chcę mieć najpierw coś, co mi wygeneruje gramatyka K, a potem coś, co mi wygeneruje gramatyka L. No i to przejście S w KL, w sensie K jest symbolem startowym K, L jest symbolem startowym L. To jest dość niefortunne znaczenie niestety, ale tak mamy. No i to przejście dokładnie nam pokaże najpierw wziąć coś z K, potem coś wziąć z L. Czy są pytania? Okej, okay. To pewnie L gwiazdka teraz. Czyli wykasuję trochę... A, oczywiście o zdjęcie poproszę, jeżeli nie ma jeszcze. Jest. No dobrze, no czyli co, już język K jest nam niepotrzebny w dwóch ostatnich językach, czyli temu panu mówimy do widzenia. No i teraz coś będziemy innego chcieli. Tutaj pewnie coś innego będziemy chcieli.
No i tutaj pewnie też będziemy chcieli tylko mieć AL. No i tutaj pewnie dorzucimy sobie znowu symbol startowy, z którym coś będziemy się bawić. No i L gwiazdka, powiedzmy, chcemy. No i tutaj też pozbywamy się przejścia K, bo już nie mamy gramatyki K. No i tutaj też nie mamy tego warunku. OK, to jakie przejścia teraz można dołożyć? Żeby wskazać, zrobić, stworzyć sklejenie dowolnej ilości słów generowanych przez gramatykę L. Dowolnej, w tym 0. No to na pewno S przechodzi na epsilon. Tak, S może przejść jak najbardziej na epsilon, bo w ten sposób po prostu nic nie bierzemy. A może jeszcze być LS? No tak, na przykład tak. Albo mówimy, że nie generujemy nic już, albo mówimy, że generujemy sobie Ela, być może jeszcze jednego Ela i jeszcze raz zastanowimy się, czy wygenerować, czy generować dalej, czy już nie. OK? Czyli w szczególności możemy zauważyć, że S przechodzi w LS, to przechodzi w, może przejść na przykład w LLS. No i jak nam się znudzi, to możemy S-a zmienić na epsilon, wtedy mamy LL. No i może być dowolna liczba tych operacji stworzenia L-a, więc na końcu zostaniemy z jakimiś L-ami, wieloma L-ami. Mhm. Czy są pytania do tego? Chyba nie. To jeszcze chyba mieliśmy mieć odwrócenie. To na chłopski rozum, jak się odwraca wszystkie słowa? Weźmy na przykład tę gramatykę. Na przykładzie to zrobimy. Mamy A do entej, B do entej. No i to generowane było w taki sposób, że S daje mi epsilon albo A S B. Czy to jest tak, że zamieniamy przy każdym przejściu to po prawej, odwracamy po prostu? Tak, dokładnie tak robimy. Jeżeli mamy sobie, bierzemy sobie wszystkie możliwe przejścia i tak po prostu flipujemy wszystko z lewa na prawo. Czyli w tej sytuacji, co tutaj mamy, to będzie S przechodzi na epsilon lub B, S, A. Czyli odbijamy symetrycznie prawe strony produkcji. No i tyle. Tak po prostu to robimy i mamy odwrócenie. Czy są pytania do tego? No dobra, zakładam, że nie ma pytań. To spróbujemy zrobić zadanie trzecie, a lemat o pompowaniu zostawimy na kolejne ćwiczenia, które, przypominam, są w środę następną, w środę, też o 12, bo zarządzeniem dziekana mamy w środę, w następną środę mamy piątek. Dobrze, to spróbujmy jeszcze zrobić zadanie trzecie. No i w zadaniu trzecim, co tam się dzieje? A, mamy założenie, że KL są bezkontekstowe. I pytanie jest, czy
K przecięcie z L też. No, intuicyjnie mogłoby się wydawać chyba, że jest, dlatego, bo jak mamy przecięcie na przykład dla języków regularnych, to ich przecięcie też jest regularne, ale tutaj no, to nie jestem pewien wciąż. Przecięcie regularnych tylko, jest regularne. Tutaj nie ma za bardzo... Aczkolwiek to chyba nie jest. Słucham? Chyba nie jest. O, dobrze. Może dobrze. Od najnowszego wykładu. A, było na wykładzie? Mhm. Aj. No dobrze, no to załóżmy, że... Piąte byłoby bez sensu, więc raczej... A, to prawda. Wtedy zadanie piąte byłoby bez sensu. No dobrze, ale jak udowodnić, że... Jak znaleźć kontrprzykład? Pamiętajmy, że póki co znamy jeden przykład języka, który nie jest bezkontekstowy. Zakładamy wiedzę z wykładu tydzień temu. I to było A do N tej, B do N tej, C do N tej. Gdzie N jest naturalne. I to było nie jest bezkontekstowy. I to był nie bezkontekstowy. No to może spróbujmy ten język zapisać jako przecięcie dwóch języków bezkontekstowych. No, na pewno A gwiazdka B gwiazdka C gwiazdka jest bezkontekstowy. No, on jest nawet regularny. No dobrze. Tak. No. I wydaje mi się, chociaż nie jestem pewien, że język, w którym jest tyle samo ABC, jest też bezkontekstowy i trzeba jakoś podobną konstrukcję jak dla dwóch literek, tylko więcej przypadków rozważyć. Wydaje mi się, że nie jest bez kontekstu. Nie jest? Chociaż przeciąć trzy języki, takie, że jest tyle samo A i B, że jest tyle samo B i C i to chyba łatwiej idzie. Mhm. A może tak po prostu, w sensie zamiast przecinania A gwiazdka, B gwiazdka, C gwiazdka, co jest oczywiście dobrym pomysłem i też da się doprowadzić, to może po prostu, zobaczmy, znaczy powiedziałeś, że chcemy zobaczyć, sprawdzić język, w którym liczba A jest równa liczbie B. Ale może bezkontekstowym jest również język, w którym są najpierw A, a potem B, potem C, ale też liczba A jest równa liczbie B. Czyli taki język. A do K tej, B do K tej, C do L tej. No, K, L jest naturalne. Czy taki język jest bezkontekstowy? No jest, bo to jest konkatenacja dwóch bezkontekstowych. No dokładnie, to jest konkatenacja dwóch języków bezkontekstowych. Jest konkatenacją języka A do N tej, B do N tej, który, jak wszyscy wiemy już, jest bezkontekstowy. No i konkatenujemy go z językiem no, C gwiazdka, który jest nawet regularny, ale w szczególności jest bezkontekstowy. No to tak, to, czyli ten język jest bezkontekstowy. No i oczywiście, no i pewnie chcielibyśmy mieć język, w którym liczba B jest równa liczbie C. Czyli mamy A do K tej, B do L tej, C do L tej. Dla K, L naturalnych. No to też pewnie będzie konkatenacja dwóch języków bezkontekstowych. Jakich? A gwiazdka i B do L tej, C do L tej. No dokładnie. No powiedzmy B do N tej, C do N tej. Dla N naturalnych. Okej, czyli uzyskaliśmy dwa języki bezkontekstowe.
Oba są postaci ileś literek A, ileś literek B, ileś literek C. W pierwszym wymagamy, żeby literek A było tyle, co literek B, a w drugim wymagamy, żeby było tyle literek B, co literek C. Więc jak przetniemy te oba języki, no to otrzymamy język, w którym mamy najpierw literki A, potem literki B, potem literki C. No i liczba literek A, B oraz C musi być dokładnie taka sama. No i bam, otrzymaliśmy w wyniku przecięcia język, który nie jest bezkontekstowy. A więc okazuje się, że bezkontekstowe nie są zamknięte na przecięcia. Czyli jak weźmiemy dwa języki bezkontekstowe, przetniemy je, no i nagle uzyskujemy coś, co zupełnie nie jest bezkontekstowe. No i w zadaniu pierwszym jeszcze jest podpunkt G, którego nie dotknęliśmy, ale to jest jakiś taki język bezkontekstowy, który tak naprawdę udowodni, że dopełnienia języków bezkontekstowych też nie muszą być bezkontekstowe. Czyli potem się dowiemy, że potem na dopełnienia też nie są. Więc w pewien sposób to, co uzyskaliśmy, to mamy ogólniejszą klasę języków, ale one mają już mniej fajnych własności. W sensie, no i tak będzie się działo w naturalny sposób, tak? Jeżeli chcemy coraz większą to klasę języków opisywać, coraz to ogólniejsze języki, coraz więcej objąć sobą, no to musimy niestety pozbyć się jakichś własności. No i w tym przypadku pozbywamy się zamkności na przecięcia, zamkności na dopełnienia, zamkniętości na dopełnienia. No i też nagle się okazuje, że niektóre problemy obliczeniowe na językach bezkontekstowych nagle stają się trudniejsze albo nawet wręcz niemożliwe do wykonania. Tak, a te problemy są jakieś trywialne na językach regularnych. Na przykład z tego, co pamiętam, chyba w ogóle nierozstrzygalnym jest sprawdzenie, czy język bezkontekstowy generuje każde słowo nad alfabetem. Chyba się nie pomyliłem. Czyli mamy sobie jakiś alfabet, powiedzmy AB, no i zastanawiamy się, czy język generuje każde słowo, które możemy stworzyć z literek AB. Powiedzmy, dane jest przez gramatykę, czy coś takiego. No a w językach regularnych to jest jakieś bardzo oczywiste. Jak mamy automat deterministyczny, no to po prostu możemy sprawdzić, czy każdy stan jest akceptujący? Znaczy w sensie, czy każdy stan jest osiągalnie akceptujący? No tak. No okej, no to super. No a już jak mamy bezkontekstowe, to nagle się nie da. Więc tak, to jest taki morał. No i w środę się pewnie zabierzemy za więcej gramatyk bezkontekstowych i za lemat o pompowaniu. No bo tak, nie starczy nam czasu na inne. Czy są jakieś pytania do dzisiaj? Które zadanie było tym trikowym jakimś? To było I? Podpunkt I, tak? Tak, to jest nieco trudniejsze, tak, to jest takie trochę trikowe. Da się wymyślić, ale no trzeba trochę posiedzieć nad kartką. Co ciekawe, okaże się, że dopełnienie tego języka z I też nie jest bezkontekstowe, w sensie język takich podwójnych słów też nie jest bezkontekstowy. Ale no póki co nie, chyba nie umiemy tego pokazać. Nawet z lematem o pompowaniu jest dosyć trudno. Chyba. Czy są jeszcze jakieś pytania? No dobra, no to do środy polecam porobić te zadanka od 1G do 1J. No i polecam
dowieje się, czym jest lemat w pompowaniu i przemyśleć zadanka z zadania czwartego. No i chyba tyle. No. Skończył nam się czas, więc chyba nie będę was dalej trzymał. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki, cześć. Dzięki. Cześć.